dzisiejszej sesji bardzo proszę o wprowadzenie do porządku 8 projektów uchwał. I tak, po pierwsze uchwały w sprawie regulaminu organizacyjnego powiatu ełckiego. Proszę Wysoką Radę, żebyśmy go nie wprowadzali do porządku. Krótko uzasadnię. Po pierwsze uważam, że główne uzasadnienie zmian to jest chęć pozbawienia stanowisk dwóch naczelników Urzędu Starostwa Powiatowego. Używa pan słów uwłaczających mojemu wizerunkowi jako staroście, ponieważ uzasadnienie do wprowadzenia regulaminu jest prawdziwe. Pan tutaj kwestionuje moją prawomyślność. Dziękuję. Wiele emocji, kłopotliwe pytania i grożenie sądem. W takiej atmosferze wprowadzano w starostwie powiatowym nowy regulamin organizacyjny. Ten nowy zakłada zmiany w zakresie obowiązków poszczególnych urzędników, ale ta najważniejsza dotyczy likwidacji dwóch wydziałów – edukacji oraz promocji i rozwoju. W ich miejsce ma powstać nowy Wydział Polityki Społecznej. Naczelnicy likwidowanych wydziałów stracą dotychczas zajmowane stanowiska. Po co ta rewolucja? Niektórzy urzędnicy mogą potraktować zmiany przesunięcia jako pewne dolegliwości, ale zapewniam Państwa, że nie jest to celem, jedynie usprawnieniem pracy urzędu. Początkowo radni w ogóle nie mieli się zajmować nowym regulaminem. Szybko dodrukowano projekt uchwały i punkt znalazł się w porządku obrad. To i uzasadnienie tego projektu wywołały ostrą reakcję Andrzeja Zdanowskiego, który zarzucił staroście, że nad schematem urzędu nie pracowały komisje. Nie wiadomo także, ile te zmiany będą kosztowały. W tle pojawiła się także zemsta. Główne uzasadnienie zmian to jest chęć pozbawienia stanowisk dwóch naczelników Urzędu Starostwa Powiatowego. Pani Bożeny Obaj, i to za to, że pan Zbigniew Obara nie popierał pana starosty Krzysztofa Piłata i usunięcie pana Michała Tyszkiewicza. I to jest główny cel tej zmiany. Nie mówiąc już o tym, że procedowanie tego regulaminu jest dla mnie zadziwiające. Regulamin trafił do radnych jakąś tylną furtką, starosta go przekazał. Na porządku obrad tej sesji nie było go, więc nawet nie można było za bardzo popracować nad tym regulaminem. W końcu radni Zdanowski i Obara odmówili udziału w tym głosowaniu i odeszli z Platformy Obywatelskiej. Od głosów wstrzymali się radni PiS i PSL, przeciwko była tylko jedna radna. Nie zawiedli za to koalicjanci. Starosta jako kierownik urzędu, jeżeli widzi taką współpracę, taką organizację urzędu i współpracę z osobami w taki sposób, który usprawni pracę urzędu, jednocześnie zmniejszy jego koszt działania, a z drugiej strony zinformatyzuje sposób obiegu dokumentów, to bardzo nas zadowala. Koalicjantom wystarczyły obietnice starosty, że nikogo nie zwolni. Starosta sam zapowiedział, że niektóre osoby, to będzie na pewno wyjątek w pracy urzędu, na pewno utracą część swoich poborów i tego nie ukrywa. My też doskonale z tym się liczymy. Przesuwani naczelnicy są rozgoryczeni. Bożena Obara kierowała Wydziałem Edukacji w starostwie od kilkunastu lat. Teraz płaci za nazwisko. Jej mąż jest jednym z przeciwników obecnego układu w Platformie Obywatelskiej i w Radzie. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, dlatego że to była moja świadoma decyzja, że nie głosowałem za starostą Piłatem, ale liczyłem na to, że walka polityczna to jest jedno, a odgrywanie się na rodzinie to jest zupełnie co innego, ale niestety przeliczyłem się. Przyczyn tej rewolucji w przypadku naczelnika Wydziału Promocji trzeba szukać natomiast w wyborach samorządowych. Według źródeł zbliżonych do starosty to kara za start Michała Tyszkiewicza z listy PiS, a nie PO. Zainteresowany tego nie komentuje, ale żalu nie kryje. Do tej pory wydział kierowany przez niego był chwalony. Nagle to się zmieniło. O jakichkolwiek zmianach dotyczących mojej osoby, warunków płacy i pracy nikt w starostwie powiatowym ze mną nie rozmawiał. Nie dostałem wypowiedzenia dotychczasowych warunków, a o wszystkim dowiedziałem się z mediów najpierw, a dzisiaj także na sesji. Tyszkiewicz wnikliwie przyjrzał się uzasadnieniu projektu nowego regulaminu. Żaden z punktów jego zdaniem nie tłumaczy tak głębokich zmian. Nie bardzo wiadomo, czym zajmie się naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, bo wszystkie przypisane wydziałowi zadania realizują już powiatowe służby i instytucje. Ustawy zmieniają się co jakiś czas, nie jest to nowość w naszym państwie. Zmiany w ustawach powinny przyswoić poszczególni pracownicy, właściwych komórek starostwa czy jednostek organizacyjnych. Poza tym, jak to jest możliwe, że zarząd uzasadnia zmianę dostosowaniem do zmienionych przepisów prawnych, jak tak naprawdę nowy regulamin jest kopią poprzedniego regulaminu, tylko pomieszano
poszczególne zadania. Starosta nowe porządki zaczął wprowadzać już od początku miesiąca. Stworzył nawet stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa, które 1 lutego zajął partyjny szef Krzysztofa Piłata, Robert Klimowicz, przewodniczący miejskich struktur Platformy. Takiej funkcji jeszcze w tym urzędzie nie było. Partyjny kolega już w starostwie pracował, teraz otrzymał awans. Ma to być nagroda za pomoc w uzyskaniu partyjnej rekomendacji Piłata na starostę. Komentować ani tego, ani nowego regulaminu przed kamerą starosta nie chciał. Szkoda.